Kolejny dzień, godzina 19:19, więc tradycyjnie pora rozpocząć kolejny odcinek z Palionowa. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jestem dzisiaj na Palionowie. Słuchajcie, tylko w sumie jestem już troszkę w drodze, ponieważ stamtąd przyszedłem i biegnę w tamtą stronę, ponieważ biegnę teraz do Wojtniego, ponieważ nie wiem, czy widzieliście u niego odcinki. Mam nadzieję, że tak, jeżeli nie widzieliście u niego jeszcze odcinków, bo na przykład nie poszliście tam, bo nie weszliście z filmu sprzed wczoraj, to koniecznie wejdźcie teraz, link jest w opisie. Proszę, to jest dla mnie mega ważne, to jest mój kolega z klasy, siedzę z nim razem w ławce i byłoby mi mega miło, jakbyście wbili do niego. Chłopak się stara naprawdę i chce nagrywać dla was daily filmy, więc po prostu myślę, że warto tam pójść, a mamy naprawdę świetne plany na nagrywane odcinki na przyszłość, więc kurczę, naprawdę musicie wyczekiwać każdych odcinków i koniecznie subskrybować jego kanał, żeby po prostu być tam na bieżąco. No i tutaj mój też możecie, wiadomo, subskrybować, jeżeli ktoś nie subskrybuje, bo ze statystyk wynika, że większość osób nie subskrybuje. No i możecie stawić łapkę w górę, ponieważ też to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, jeżeli wam się odcinki podobają, też łapki w górę mówią mi tak naprawdę, czy wam się podobają te odcinki w ogóle, wiadomo o co chodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już blisko niego, tutaj prawie na jego chacie. Jak to w ogóle cudownie wygląda, ja nie mogę, nie było mnie tu jeden dzień i już się stęskniłem za tym miejscem trochę. No ale dobra, no, fajnie to wygląda, patrzcie to pole, już mu rosło prawie, dlaczego on tego nie zbiera, dziwne. O, witam cię bardzo serdecznie, Wojtini. Witaj, przyjacielu. Witam. Co ty tam rozwalasz? Tak do ciebie zwracać. Żelka mi się próbuję naprawić. A, rozumiem, moja dobra. Moja żelka okno. Ty, przerywa mi cię trochę. Serio? No, bliżej mikrofon twarzy. Teraz? Jest dobrze, jest perfekcyjnie. Kontynuujemy rozgrywkę. Dobrze, w każdym razie, słuchaj. Przyszedłem tu dzisiaj do ciebie, nagrać z tobą odcinek, po prostu nie mam planu, po prostu przyszedłem. Rozumiem. Wiesz, tako, ja proponuję, żebyśmy poszli do wioski tej tutaj obok. Dobra. Z tego powodu. Chyba jej nie zwiedzaliśmy jeszcze. No właśnie, nie byliśmy tam razem, a chciałbym po prostu jakby tutaj sobie jeden domek wybrać i po prostu tutaj mieć taką bazę wypadową, wiesz, o co chodzi? Rozumiem. Żebym mógł po prostu. O, Krzysiu wrócił. Dobra, o, Krzysio. No, Krzysio wrócił, musiałem go ściągnąć. A, rozumiem, ale wrócił, to najważniejsze. Dobra, to prowadź. No tak, dobra, no to chodź. Znaczy, o kurczę, ja nie, najgorzej, przepraszam, kopnąłem w kamerę. O Jezu, jak ja tego nienawidzę. Dobra, i tam. Ajajaj. W tym miejscu trzeba robić za każdym razem cięcie, żeby, kurczę, dostosować na nowo kamerę do ramki. Ja nie wiem, czy mam ją dobrze wtedy. Dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? A, ty mnie już wyprzedziłeś, dobra. Chodź, do tej wioski. Słuchaj, jak ja zaczynałem w tej wiosce, to jest w ogóle śmieszna sprawa, to też mogę wytłumaczyć, bo widzowie pewnie też niektórzy będą zainteresowani. Na początku mieliśmy tutaj dinozaury. Ale było trzęsienie ziemi, stare, wiesz, takie potężne. I wyginęły. I one wyginęły, ale poprzestawiało całą wioskę wtedy. Aha. I na przykład ten domek kowal był tam, po tamtej części. A teraz jest tu. No i właśnie nie wiem, w jakiej ja chcę chatce się osiedlić. No wydaje mi się, że ten kowal jest taki najfajniejszy, mógł tutaj taką bazę wypadową zrobić. Obejdźmy. Dobra, wiesz co, ja wybieram tego kowala. Ja już chyba wiem, że kowala dobra. Wybieram. Ale obejdźmy, zobaczmy jeszcze inne. Czekaj, tu ta z biblioteczkami, no jest taka niby okej. Ej, co? Jak jest zarośnięta chata w ogóle? Co jest grane? Co jest grane? Jakie drzwi ma dziwne? Jakie drzwi mam, no! Ty, co tam jest w środku? No nie, ja tam nie wchodzę, ty wchodź pierwszy. Ale ty jesteś. No dobra, wchodzę. Ty, tu jest czaszka! Chodź tu! O kurde, tu jest wszystko zarośnięte! Co jest grane? Co to jest za miejsce? Jakaś skrzynka. Jest. Dobra, nie, otwieram ją. Dobra? Otworzyłem ją. Dobra. Stary, tam jest jakaś książka. Dobra, co to jest? Ja się boję! Dobra, wezmę ją. To, co ukryte, musi być odkryte. Stary, tak się książka nazywa! Taki tytuł książki! Kurde, ale przeczytałeś je coś w środku, czy nie? Nie, jeszcze się nie otworzyłem, ale... Ja nie, co się wydarzyło teraz? Dobra, otwieram. Otwórz, to, co ukryte, musi być odkryte. Ej, ale o co może chodzić z tym? To, co ukryte, musi być odkryte. To co, może jest coś ukryte i mamy to po prostu odnaleźć? No może tak, dobra, otwieram. Tak. Czaszki prowadzą do upadku. Co? I to jest tylko tyle, stary, nic więcej tu nie jest napisane. Nic więcej. Czaszki prowadzą do upadku. Czyli takie czaszki prowadzą do upadku. Nie wiem, to jest jakaś wskazówka, że mamy iść za czaszkami, czy co? No właśnie, chyba, że mamy nie iść za nimi. Ale... A no tak, bo prowadzą do upadku. Ale widziałeś gdzieś tu jakieś czaszki takie? Dobra, szukamy czaszek. Czekaj, ja odkładam tą... Albo wezmę tą książkę ze sobą, może się przydać. Czekaj, może się przydać. Na żelku się wystrzelę. Ty, widziałeś, jak się nagle zrobiło jasno? O kurde, faktycznie. Przed chwilą było ciemniej.
Było ciemniej, to prawda. Może to ta księga grane. Jakoś zadziałała. To jest nawiedzone teraz jakoś, że się tak zmienia pogoda. Ty, widzę! Są te. Chodź są, tu. Są, tu. Są, ja nie mogę, ale powalone. I pa, jeszcze wow. Zwrócona jest na tą jego stronę. Nie oglądają mnie. Dobra. Tu jest kolejna. Tak, tu jest one kolejna. Chyba... Ty, tam jest kolejna na górze. Tam jest kolejna. Czyli one pokazują ten. Pokazują drogę, jest no. Kolejna. Pa, jeszcze są wskazują w którą stronę. Dobra, tu. Dobra, tu na wprost. Tu jest kolejna, tu jest kolejna. Aha, dobra. Ja nie mogę, dobra, kolejna blisko są w miarę, dobra. Tu jest znowu jakaś, Tu jest kolejna, dobra. Ej, dobra, ej, ale stary. Stary, trzeba się zastanowić, czy my chcemy za tym iść. Tu jest góra i tam jest kolejna. Widzę ej, tam coś jest, tam ja już coś widziałem, tam coś jest, stary. Ja już jakieś chyba wiem, dokąd to prowadzi. Jest, no, co tu jest? Czekaj, dobra, no chodźmy tam, ale... Stary, nie ja wiem, się boję. Tam wchodzimy ja tam. Się boję. No nie, no nie wiem, czy wejdziemy, ale kolejna czaszka. Tam jest kolejna. Ale idziemy w tamtą stronę na pewno? No musimy iść, stary, teraz już nie ma odwrotu, ale... Ale jeszcze się pozastanawiam, czy wejdę w ogóle tutaj do czegoś, jeżeli tu jest jakiś budynek. No jest, kurde. Kolejne dwie czaszki. Ale co jest grane? Patrz to! Patrz jak to wygląda! Jaka świątynia! Drut kolczasty! Ty, kościoł trup na środku! Nie zadaje obrażeń drut kolczasty na szczęście. Co?! Co?! Jakiś kościoł trup na kościoł trup tam wisi! Co jest ale grane? Widzisz, przepraszam, tam w ogóle jest ciemno w środku. Całkowicie ciemno. Co jest grane? A jak tam będą jakieś moby dziwne albo coś. A jest takiego? Tam ciemno, faktycznie no. I jeszcze te gały woda się palą. Jest, co jest grane? I ten szkielet wiszący tu! No, stary, ja jestem obsrany. Ty jesteś gotowy w ogóle na walkę jakąkolwiek tutaj? Nie, ja tam popatrzę, co tam jest. Aha, jest tam kolejny szkielet wisi. Widzisz to? O kurde, nie, dobra, ja nie. Ja nie, idę. Stary, ja wracamy do wioski, bo musisz się uzbroić, wracamy. Bo ja wiesz, ja jestem, on nie ma zbroi w ogóle założonej, patrz. Ja wracam. Ty, ale nie no, wracamy do wioski tylko po to, żeby się uzbroić. Ja tam muszę wejść, stary, nie, ja sobie nie wybaczę, nie, jak tam nie tam wejdę. Nie, no proszę, stary, wejdziemy, ale ja nie mogę, bo ja się wystraszę, jak coś mi się stanie. No właśnie o tym mówię, ale ja nie mam zbroi w... No to chodź, zrobimy ci teraz zbroję. Chodź. Dobra, a gdzie ty jesteś? Chodź do wioski. Ja jestem u ciebie na tym. Tu. Chodź, widzę cię. A u mnie przechawi, no, jestem przy twojej wieży. I tutaj właśnie teraz będę tworzył dla ciebie zbroję. Chodź, bo tutaj... Ja mam diamenty przy sobie z tego co pamiętam, chyba że je odłożyłem, ale mam nadzieję, że ich nie odłożyłem. Ile masz diamentów? Ty coś tam masz, nie? 8. Dobra, ja też mam 8, czyli mamy 16. Na ile to starczy? Dobra, daj mi te diamenty, zrobię ci najważniejsze, co masz mieć. Co masz mieć, czyli tak, na przykład buty na pewno nie, czyli to już są 4 no nie, mniej. Buty się nie opłacają. Czekaj, gdzie ja ty masz crafting? Mam. Nie masz craftingu? Gdzieś mam, gdzieś miałem. Dobra, czekaj, ja mam tutaj w ekwipunku tego, z tego co pamiętałem. Postawię ci tutaj na środku. I tak, na pewno klata, to jest taki must have, no, bez tego to w ogóle no, to ani na rusz, pewno, nie? To na pewno. I wydaje mi się, że głowa, bo głowa jest ważna. Głowa jest najważniejsza, zaraz po... No, więc kurczę, dobra, więc masz tu, masz to, ale zostały mi już tylko 3 diamenty, stary. No, ile? Trzeba to nie bardzo dobrze przemyśleć. No nie no, na te 3 diamenty to ha, już nie, na nic starczą. Więcej mi nie starczy. No, najgorzej, więc masz tylko te dwie rzeczy, a masz jakieś żelazo dobra, czy nie coś? Nie myślę. Żelazo mam, tutaj mam. Tylko dobra, stary, ja mam jeszcze, dobra, inaczej, patrz. Wystarczy ci to, aha, masz żelazo mówisz, tak? To tak, zrobimy ci spodnie żelaza. Dobra, to chodź, to dawaj, zrobimy spodnie ci z żelaza. No, tylko musisz przepalić, daj co? Ten węgiel. Masz węgiel? Nie mam węgla, ale dobra, ale mam jakieś drewno, to drewno to przepalę po prostu. Nie wiem na ile to starczy, ale zobaczymy. Ja też nie wiem, chyba na mało. Czekaj, ile potrzeba na spodnie? Raz, dwa, trzy, raz, cztery, dwa, trzy, pięć, cztery, sześć, pięć, siedem. Sześć, siedem, osiem. Siedem. Nie, siedem. Siedem ci wystarczy, więc musimy poczekać jeszcze, nie wiem czy starczy, stary, potrzebujemy więcej czegoś do przepalania. Dobra, mam tu jakieś rzeczy. Tu mam drewno, spokojnie. Kurczę, no szkoda, że nie mamy żadnego węgla, to by szybciej poszło. O, dobra, no to już na pewno starczy, mi się wydaje. No i wtedy zrobisz ten... Dobra, jeszcze cztery i jazda. No, o co chodzi? Myślałem, że ten stolik ma jakąś szafkę ukrytą. Ale aha, jednak nie. Przegrodę. Ile masz tych? Zrób sobie te spodnie żelazne, jak będziesz już mógł. Cztery. Dobra. Dobra, to jeszcze teraz trzy, zrobię, jeszcze trzy. I co? Stary, jest to widać w ogóle tu z tej twojej wieży, zobacz to. Serio? Gdzie to jest? No, tutaj, tu. Tu. Ja nie mogę, to jest straszne. O, faktycznie. Ja nie wiem, o co z ale tym chodzi. Ale ja tego wcześniej nie zauważyłem. No właśnie. Ale to chyba teraz powstało jakoś. No, możliwe. Ja też tego nie widziałem wcześniej. Ja tu tyle razy przechodziłem. Dobra, ile jeszcze? Masz jeszcze już? jeden. Jeszcze jeden, dobra. To już jesteśmy w prawie, że w domu. Ale dobra, widoki to masz zacne, widoki to masz zacne z tej wieży, no. Powiem ci. Dobra, zrób sobie te spodnie. Dobra. Leci, ale słuchaj, mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dla ciebie. Mam dwie tylko takie. Złote jabłko ulepszone.
To zjemy tuż przed wejściem do, w tamto miejsce, żeby po prostu... O kurczę, tu ci się dziura zrobiła. Trzeba no właśnie naprawić. O tym mówię. Tutaj, jak tu zbijesz? Śmiesznie to wygląda, no wiem, bo to się da tak zbijać łatwo. Tak, łup, klik. Czekaj, napraw to sobie teraz. O nie, nie, spadło na dół! Serio? No nie. Czekaj, naprawię to jeszcze. Póki dobra, już tutaj napraw, jesteśmy. Szybko i lecimy. Tak, kurczę, ale jestem zestresowany. Ja jestem zestresowany i trochę się nie mogę... Tak, nie możesz się doczekać? Czego ty się nie możesz doczekać? No, no to zostanie... tam jest, jestem ciekawy. Dobra, naprawiłem to. Dobra, jestem bardzo to, ciekawy. To chodź, gdzie ty jesteś? No, przed zamkiem. Przed domkiem. A dobra, domkiem. No to już tu lecę dobra, do ciebie. Lecimy, dawaj. Dawaj, idziemy. Krzysio! Krzysio, czekaj, pożegnajmy się z Krzysiem, bo nie wiemy, czy się z nim no w ogóle nie, spotkamy. Ja nie wiem, czy... Krzysio, trzymaj się! Trzymaj się i... Pa, jak rusza! Jak żegna się z nami, pomachał nam. Dobra, trzymaj się, Krzysio, Nie no, mam nadzieję, że wrócimy do Krzysia, bo... Smutno Krzysio by było, to gdyby... dobra mordeczka jest. No, to ale prawda. Ale szkoda, że z niemową. No. No to prawda, ale może się kiedyś nauczy mówić, może kiedyś przemówi do nas. Dobra, czekaj, chodźmy za tymi czaszkami. Jeszcze raz poczujmy tą trasę. Jo, nie mogę, straszne są te czaszki. Tą grozę, straszne są, no wygląda. Jak to wygląda w ogóle? Ja nie mogę. I wyobraź sobie ile tych bawołów, to chyba bawoły są. Pomyśl sobie, ile tych bawołów musiało zginąć, żeby taka czaszka, wiesz, jedna czaszka na jednego bawoła to jest, nie? Ten ktoś, kto... A jeszcze ile tam wiesz, jest przed wejściem? No właśnie, więc tutaj to był jakiś masowy mord chyba. Dobra. Chyba tak. Jesteś gotowy? A zbijesz to normalnie z siekierką? Tak, tak, tylko jabłko przed dobra. Tym zjemy. Dobra, stary, gotowy? 3, 4. Dobra, jesteśmy uzbrojeni. Wchodzimy. Dobra, rozwaliłem to. Mam te deski nawet w tym, więc serio? Możemy to później za ten. Stary, to są jakieś klucze. O kurde. Ja szkielet, tego nie zauważyłem przed chwilą. Co jest grane? Nie. Tu, patrz, klucze są jakieś. To są klucze chyba do ich kajdanek w ogóle. Co jest grane? Do tych kajdanek może być. Ale on nie. Patrz tu, jak nie. Mu ręce wyrwało. Co? Tam jest w ogóle jakaś... To jest jakaś trumna, stary. Tam jeden kolejny wisi jeszcze. Tu też ręce mu urwało. Patrz. Faktycznie, a tam wisi, a tu ten już spadł pewnie i spalił się w lawie. Pewnie ta, pewnie, albo tam w wodzie nie, leży. Nie, może ja w wodzie wchodzę, leży, ja może w wodzie ja leży. Czemu wychodzisz? Nie, no stary, proszę. Gdzie ty jesteś? No nie. Ja tam nie wchodzę. No chodź. No nie, ja się boję. No nie, no stary, musimy zwiedzić to. Musimy to zwiedzić. No ale no to właśnie dobra. Trzeba do niej podejść, zobaczyć, co się wydarzy. Mamy stare złote jabłko zjedzone, to nam nic nie grozi teraz. Dobra. Póki co. Patrz, tu się ta woda wylewa. Ona tam też z tych tu z tego wodospadu i leci tam dołem. I leci tam na dół. Wow, dobra, trumna, czekałeś, da się ją otworzyć? Nie da się jej otworzyć, spróbuj ją otworzyć. Ja nie mogę. Ja też nie mogę, a spróbujemy ją zniszczyć? Boję się, że nam się uda. A co jak to zniszczymy i wyleci coś z tego? Dobra, nie. Lepiej nie. Nie niszcz. Stary, nie ja boję się, że uwolnimy, jak to rozwalimy, to boję się, że uwolnimy coś złego. Uważaj ja w ogóle też. Tu na krawędzi, nie, bo tu jest lawa, nie? Tak. O, na kuceczku. I ciągle na shifcie najlepiej. Ja nie wiem, stary, to jest dla mnie przerażające miejsce. Ja się boję. Przerażające to jest, ja nie mogę, ten szkielet strasznie w ogóle wiszący. Te szkielety, w ogóle on siedzi, ale wisi, ja nie wiem o... Bo on już chyba takiego skurczu w nogach dostał, że już mu to tak zostało, może wiesz? Może być. No. Nie, dobra. Może wyjdźmy ciężar, może to jest, wiesz, jakiś... Jakoś tak powyginało, nie wiem, trudno to powiedzieć, dobra, chodź, wychodzimy. Ja to zamknę deskami znowu, żeby nie było, że to w ogóle... Jakoś... Z deskami za... To trzeba jakoś zniszczyć, albo nie wiem... Ale nie zniszczysz takiej budowli, stary. Nie no, ja to zamurowałem to deskami. Koniec tematu, stary, nie było... Chodź, wracamy z... Ja nie mogę, się wystraszyłem! Co? Z góry, tu z tej wyspy spadł mi slime na łeb, prawie. Tu o, jest, kurde. Patrz. Ja nie mogę, jak się wystraszyłem. Ja. Co jest grane? Dobra, chodź, wracamy z powrotem na wioskę. Dobra. Co tu jest? Dobra, w ogóle? Czekaj, tu coś na dole? A nie, dobra. Co, znowu coś? Nie, już mam z widy. Ja już wracam tam do wieży. Wracam do wieży. O kurde, wracam do wieży, mam na imię Jerzy. Chodź. Dobra, jestem przy wieży. Chodź, ja tu wchodzę do środka. Będziemy musieli ci też ulepszyć i jakieś itemy, żebyś po prostu był w stanie walczyć, bo ja czuję, że to jest coś grubego, stary. To nie może być tak, to jest że na tak, pewno coś tak grubego. Se stoi po prostu. To jest na pewno coś grubego. To jest, myślę, że najbardziej gruba rzecz, jaka była w ogóle, jaką się spotkałem. Wydaje, ale cały domek zarósł. Cały, no. I jeszcze drzwi były takie creepy, magia. Których normalnie nie ma.
No. Dobra, stary, nie, ja muszę się z tym przespać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie, tak jak mówię, na początku odcinka do Wojtka. Tam są odcinki również. Właśnie z tego też na pewno będą, więc tam koniecznie wbijajcie. Zobaczymy, jak się ta akcja dalej rozwinie. Ja jestem obsrany. Krótko mówiąc, ja też. Muszę się przebrać w tym momencie, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i zapraszam na plusa również tam też odcinki. Miałem teraz przerwę 2 dni, ale to dlatego, że się nie wyrobiłem, miałem problemy z internetem, nieważne. Najważniejsze, że tu jesteśmy dalej daily. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, na razie, pa pa.